No, naszego chłopaka na wózku bierzemy na konia, na bryczkę. Ciężko jeździć po tych kamieniach. Jeszcze niestety chodzić nie może. I takie bryczki, i taki kościół. Tak wygląda Trinidad. Cały czas. O, tu odbiór pieniędzy akurat z banku. Zbrojony po zęby. Także tam sobie już tutaj te wycieczki. No i tu takie mimy. Można sobie zdjęcie zrobić mimem, tak jak i na całym świecie. Jak i na Kubie, wszędzie się to samo robi. I tak sobie tutaj działają. I bryczka, o, wille, fajne. I naszą bryczką kolegę zawieziemy i jedziemy na koni. No, zaczyna się nasza wyprawa z koników. I jedziemy na wyprawę. Konie są chude, wyglądają słabe, ale są zahartowane w górach, silne. Także jedziemy. Oni tutaj używają jego dźwięków, także jedziemy na taką wyprawę konną. Nasza wyprawa w góry. Wokoło mamy góry, Trinidad, piękne góry. I tak jedziemy na konie. Cała nasza wyprawa. O, pięknie skaczesz teraz. I mango wielkie, i kolega na koniku. O, nasza wyprawa w góry. Idziemy w całym peletonie. O, nasz Norberto też na koniu. Moringa i nasiona moringi. O, podziwiamy tutaj moringę, drzewo. Kwitnąca moringa. Mango. A jaki miód? Kawowy. Miód kawowy, o, kawa. Ale nie, nie. Una miel de cava. El busca la miel de tefalda. Orden, comandante, brak se pit. No i tak na wesoło. Tu mamy miód z kwiatów manoli i miód z kawy. Z kwiatów kawy. A że wracamy, koniki nas czekają. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa donde planta la firmeza de tu pueblo libertario. Canta, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu... Jak robi kawę, zobacz. Kawa powder. Zobaczcie, kawę jak miesza. To jest to naturalna. Naturalna kawa, tak wygląda z drzewa. Mówił, że drzewa, a taka jeszcze nieuprażona. I tam praży 20 minut. I tam ją praży i tu ubija, zobaczcie. Arabika, buen café. Przyjeżdżaliśmy w góry, koniki mają przerwę. Nasze konie odpoczywają, zatrzymujemy się w takim czymś. O, i według muzyki ludzie kawa się mieli. Tatarira, Guantanamera, odpiwa pęka minera. Guantanamera, Guantanamera. Tak na wesoło. A my z kolegą zaraz będziemy coś pierwszy dzień po godówce wychodzimy. O, witaj kolego. I takie uroki Kuby. Specjalna modlitwa do kawy. I kawa wartości nabiera. Tu szkolenie mamy na temat cygar. Średni, Renia, mocny, mocny. Słaba. Jaki ten? Słaba. Aha. Słaba. A, bo skręcony jest. Renia, mocny. Nie, słaba. I z miodem. O, miód z mango, kwiatów mango. No i to jest kawa. Miód, kawa. Kawa, miód.
Kawowy miód, no tego jeszcze nie widzieliśmy, no. Natural. Natural. Czy ja mogę spróbować troszeczkę tego miodu? Proszę, ja co od pola. Kawowy miód, no. Nie różni się od miodu. Miód jest side. Natural filter. Ja. Natural filter. Kto chce cygaro? Naturalny filtr w środku, no. I tu nasza grupa pije kawusię prawdziwą, tą co przed chwilą zrobił, z cukrem lub z miodem i zaczynamy. I teraz mu zapali, nauka palenia cygara na Kubie. Cygaro z miodem, miodem kawowym. Nauka palenia cygara, o, nie zaciągasz się, tylko w ustach wypuszczasz. O. Witamy, tutaj trzcina cukrowa, wyciskamy, prymitywna maszyna, ale działa, przez sitko, o, i taki soczek tu będą ludzie sobie wypijać zaraz. O, trzcina cukrowa leci i nasza grupa tu zaraz się napije, trzciny cukrowe oryginalne, ci co już są po głodówce, ja pierwszy dzień po głodówce jeszcze tego nie mogę, bo za duża dawka cukru byłaby, fruktozy. Przerwęśmy zrobili, taka restauracyjka mała tu jest i koniki w dali odpoczywają. Piękny wodospad na Kubie, taki teren. Na koniach żeśmy dojechali, resztę idziemy pieszo po takich wertepach, po skałach. Tu woda czyściusieńka, zimna, można pić i napić. I dotarliśmy wreszcie na to miejsce. O, i muzyczka kubańska znowu. I można popływać. Rewelacja. Kuba. Tak jak na Filipinach, tak i na Kubie zwiedzamy wodospady. Coś pięknego, jak i kratery. Dżungla kubańska. Woda czysta, krasztryszta, o. Patrz, ile ryb pływa. Tu w wodzie. Jesteśmy na wodospadzie w dżungli kubańskiej. Piękne Kubańcy się kąpią. Nasi zaraz będą pływać. Super. To. I tu wodospad, nasi się kąpią. O, Kuba. I chłopaki skaczą na główkę, nasza ekipa, o, Kubańczycy się bawią, muzyka gra, kokosy pijemy, o, muzyka cały czas gra, typowe nastroje kubańskie, o, młodzi się kąpią, 5 metrów głęboko, rybki pływają, czyściusieńka woda, zobacz, ile rybek, patrz. Jak te kamienie są poukładane. Tak. O, i tak się bawimy na Kubie. O, przyjechała nasza ekipa, zsiadamy z koni, mój konik taki biały. Roberto się przygody miał fajne na koniu. Wszystko dobrze? Koń pognał. I tak siadamy, zakończyliśmy wycieczkę konną. Teraz idziemy grupa do hotelu tutaj w Trinidadzie. Piękna wyjazda, nie jeździłem tak od 20 lat. Kiedyś miałem sam konie, kucuły polskie. A że koniki nawet nie są spocone, jak ktoś powie, że są przemęczone. Ani jeden się nie spocił. Pomalutku żeśmy jechali, a że rewelacja. Robert, wspaniała jazda, nie? Fajna, fajna. Super, i idziemy wszystkich, pozdrawiamy. Warto do Trinidadu jechać na tych konikach. Przejażdżka cały dzienna, tak jak pokazałem, kąpiel w jeziorku, pod wodospadem. I tak grupa zaliczyła dzisiaj Trinidad. Jutro jeszcze dzisiaj restauracje, jutro zwiedzanie, jeszcze jutro jeepy pokażemy, jaka wyprawa na jeepy. Nasza grupa wycieczka, o, taki bazar handlowy, jesteśmy w Trinidadzie, miasteczko takie w stylu, jakieś tawerny hiszpańskie, piękne, stare uliczki, dziesiątki kawiarenek, na każdym kroku kawiarenka, no i tutaj wszędzie grają, idziemy na konie teraz, grupa kubańska, takie bębenki i tu restauracyjka jednej, o, tu można zobaczyć, co dają, lunch, o której jest, no i tu można sobie przyjść coś zjeść. I taka kawiareneczka. I muzyczka. Trinidad. Tyle miasto na Kubie, gdzie jest najładniej, najpiękniej. Uliczki takie, o, kolega na drugim głodniówki ze mną. Pięknie, o. Kupił se kapelusz za $5, polecam. Sukienki, obrusy, wszystko ręcznie haftowane.
To nie jest maszynowo robione. Tu są haftowane szydełkiem, o, tak jak Koniakowie czy jak Zakopane. I takich uliczek straganów jest tu co najmniej 1000. Kawiarenek i różnych restauracyjek jest 100. Jedną tutaj polecamy, jest rewelacyjna. Kolejka się czeka około godziny, żeby się do niej dostać. Tak wygląda Kuba. Trinidad, polecam. Jeśli ktoś ma okazję zwiedzić, tu zwiedzamy, odwiedzamy, o, coś takiego. Koszulki można wybrać, coś pięknego, ręcznie robione, obrusy. Sklep na sklepie z pamiątkami, także rewelacja. Rękodzieła, ręcznie robione, z różnych drzew. Witam serdecznie, Agata. Kupiłem kapelusz, drugi dzień głodówki wychodzę. Popatrz, jakie to są sukienki dla ciebie. Wszystko ręcznie robione, haftowane, abyś tylko w nich chodziła, bo już masz z Filipin, masz już z Kambodży i z Wietnamu i nie chodzisz. Mam nadzieję, że jak kubańską kupię, to będziesz chodzić jeszcze więcej. Ręcznie robione, fajne, nawet cenę można dyskutować. Pamiętajcie, będąc na takim targu ludzie, cena zaczyna się od 20 dolarów, spuszczacie cenę na połowę. Nie jak na Filipinach, tutaj po prostu ceny zawyżają i biały to jest bardzo bogaty. Na Kubie zarabiają mało, także takie sukienki są polecane. Jedno z najpiękniejszych miast na Kubie tutaj, o. Wszystko robione ręcznie, bardzo delikatne, super. Warto być, jak ktoś ma okazję być w Trinidadzie, zapraszamy do Trinidadu. Super miasteczko, fajni ludzie tutaj, dziesiątki restauracyjek. Praktycznie wieczorem nie jest stanie obejść 100 restauracyjek w całym miasteczku. Ceny są normalne w restauracjach, tak jak u nas, także warto przyjść, nie są ceny zawyżone. Za 7 peso, 8 peso jest doskonały obiad, jak masz takie potrzeby. Wegetariańskie zupy są w każdej praktycznie restauracji. Co sobie życzy? Wczoraj życzyła sobie nasza Lia owce, dostała jagnięcinę elegancko gotowaną. Także każdy ma do wyboru co chce. W ośrodku mamy wszystko, ale na tym wyjeździe po prostu idziemy wieczorem, bawimy się wspólnie. Kuba, stragany, Trinidad, turystyczne miasteczko. Zobacz, jaka takie sukienki piękne, o, za 8 dolarów. No tu dla turystów cena, jak przyjdzie Kubańczyk, jest inna cena. Także taka niestety jest Kuba. Wszystko. Hello! Hola, una banana for me. Hola, hola, lejte. O, witam wszystkich. 11 dzień po głodówce. Kolega też tutaj, Dariusz. Pokaż go. O, też kokosa. I jadłem rano troszkę soli, oleju łyżka, udruchomiłem żołądek i teraz kokos, mięciusieńki kokos, po 11 dniach. Mięciutki, taka galeretka. Tak zaczynamy jeść, nie? Super. Jesteśmy w Trinidadzie z Dariuszem. Piękny drugi dzień po 12 dniach głodówki, dokładnie 10 na wodzie, 2 na owocach. Takie podali nam tu w restauracyjce, fajne jedzonko, organiczne produkty. Same owoce, papaja z pestką. No i jeszcze przyniesie placek, to komuś odstąpimy. Zaś kubańska muzyczka. I nasz kolega już tańczy. To jest poczucie energii. Z kokosem. I idziemy dalej na wycieczkę. I piękne kapelusze można zakupić. Tym samochodem nazywam ponad 1000 metrów. Jedziemy w miejsce, gdzie jest fabryka pierwsza, zasadzili kawę. Jest jedna z najlepszych kaw na takich wysokościach. Jedzie cała grupa takimi wertepami, pieszo, ścieżką 6 wodospadów. Rewelacja. Grupa cała zwarta, reszta się pakuje. Takimi autamiśmy przyjechali. Rewelacyjna wyprawa. Jeszcze w życiu nie byłem na Kubie, nie wiedziałem, że tak wysoko góry są tutaj. O. I nasz nawet człowiek, Robert, pomaga, wchodzi. Mamy osobę na wózku i mimo to wszystko sobie radzi. No, wysiadamy tak, nasz kolega na wózek, musimy go załadować. W takich górach jedziemy takimi jeepami. Tu jest jedyne miejsce, gdzie jest najlepsza kawa i kakao. Tu jest nasz tłumacz, fajnie po angielsku rozmawia. W górach, wysoko, taka wycieczka. Rewelacyjne, zielone, wszystko jak w ogrodzie botanicznym. Ponad 300 tysięcy roślin można ziół. Jedyne na świecie miejsce, gdzie tyle ziół jest i dżungla, jesteśmy w dżungli. Trasa, zaraz zobaczymy kawę. Najlepsza kawa jest, nasz tłumacz fajnie nam tłumaczy. Idziemy, tu jest pijalnia kawy, kto po głodówce może skorzystać. 100 litrów wody. 100 litrów wody. 20 litrów wody. 100 litrów wody. 20 kg. Ile? Tak, dżungla, na przewodnik, dżungli zwiedzamy. Powiada każde drzewo rocznicze, jakie są. Powiada, pokazujemy drzewa rycyny, oglądamy różne drzewa. O, i tak wygląda kawa. What is it? Plastic bottle. Plastic bottle, well done. But what for?
Para que no se coman, ¿no? For animal. No. Plague, for and oil. Plague, virus Cowa. And insect control. Ah, yeah. Controla. Insectów kontrola. Insectus controlled. Scientific people come in here 2 times a month. They see what kind of insect they have inside, and then they study in the labs, and according to what they find, they prepare the fertilizer and organic fertilizer. Yeah. Un controlador de virus que recuerda las larvas y en base a la larva que se encuentre se prepara. Potem to obadają i przygotowują. Widzisz jaka zioła, muszą cię tak. Plantacja kawy. A. Plantacja kawy, tak wygląda. Na Kubie, plantacja kawy, pięknie. I zwiedzamy, nasza grupa zwiedza, poznajemy rośliny na Kubie, lecznicze, powiedzmy, olej rycynowy, z czego robią te drzewo, to naturalne, co wisi, to jest naturalna, naturalny, akurat na cukrzycę, kto ma, przepraszam, insulina. Zwiedzamy plantację kawy. Plantacje kawy. Całe wokoło nas są plantacje kawy. I tu człowiek tłumaczy. It's a cactus, a tropical cactus. Tropical. The scientific name is Ripsalis. Ripsalis. But the real name for Cuban people, insulina natural. Insulina, yes. We make tea with this, and you drink it 3 times a day, and it's good to reduce your sugar. Redukuje sugar, yes. Insulina, natural insulina. No, al contrario, te rebaja los niveles de azúcar. Entonces, dobre para diabético. Naturalna cukrzycy. Insulina naturalna. Wow, musisz mieć trochę lat do hotelu, jak pijono. No, no. To prevent diabetes, to reduce your sugar. Yeah, I know. 65 years old. Anyż. Anti-inflammatorium. Tu mamy drzewka anyżu, no. Oglądamy anyż. To dziwka, anyżu. Owoc anyżu. To jest owoc anyżu, zobacz. Tu jest. Jesteśmy przy drodze, szaleństwo owoców. Takich owoców nie widzieliśmy, to owoc kakaowca nawet jest. Tu są te, co na Filipinach. To jest, się jedzie z którą jadę. Bardzo kwaśnie. A jadłeś to czy tak? No to jest kwaśnie. Kwaśnie. Wiesz co, jak jest dojrzałe, to jest bardzo... Jabłuszko takie, no. I tu pijemy kokosy. O, i kokosy nam obiera przy drodze. Jeden kuk, jeden kokos, dostaliśmy cenę, super. Niedojrzałe, fajne, no. I takie owoce jemy przy drodze. Niektóre owoce kubańskie, po raz pierwszy widzę o kakaowca, owoc. Tak wygląda kakaowca, owca, aby ktoś nie widział. Kakaowiec owoc. Zobacz, ziarna. Ziarna kakała, no. No, tak wyglądają. O, kurkuma oryginalna, piękna, na Kubie. Najbardziej organiczna kurkuma świata. Zobaczcie Państwo. Tak wygląda pomarańczowa, prosto z niej wyciągnięta. I tu cytryna ich porwa ciała taka. I kokosy nam otwierają. To jest szaleństwo. Owoc kakaowca można kupić, dojrzeje i sobie wyłuskać samemu to, nie? Naturalny. No, ale trzeba zmielić. Naturalny, cały magnez naturalny się zjada, całe ziarenko. A, ziarna, ale tak się nie. Nie, wyciągnąć ze środka. I tu nam zrobili takim autem, podróżujemy. Niesamowita niespodzianka. O, kolegę naszego wyciągamy cały czas. Taką bryką rosyjską jedziemy. I tu taka budeczka, wszyscy zadowoleni. O, tu nasz kolega, co? Jak smakuje to? Pola pije. To drugi dzień, nie? Ja też będę jadł zaraz to. Jak budyń, tak to smakuje. Bardzo słodkie, bardzo dobre, nie? Drugi dzień głodówki, na surowo, raw i podziwiamy człowieka. Jak samopoczucie? Bardzo dobre. I zobaczcie, jak wygląda, jakie lice, jaka twarz, nie? Rewelacja. O, ich owoc tutaj na pasożyty. Najlepszy z pestka się gryzie. Wyjątkowe owoce, których nigdy nie widzieliśmy. Zwiedzamy jaskinie, nasza wycieczka. Nietoperze u góry śpią. Wyjście oświetlone. Zwiedzamy, idziemy teraz nad wodospad. I zwiedzamy taki bo jaskinie. Cave. O. I tam mamy. It's all limestone. Photos from other photos. Yeah. National Bild von Kuba, yeah? Yeah. Bye. O, spotkaliśmy Czechów tutaj. Są też nasi Czesi. Bye. I tu. Oprócz widziałem kolibra.
Und das ist natürlich national Bier von Kuba, ja? I will show you the Colibra. Yeah? Ready? Yeah, now in Colibra. This one. Ah, yeah, this one, yeah. Cuban Emerald is the one that we saw with the babies. Yeah, yeah, the babies. To, co widzieliśmy w tym gniazdku, no? No, super. And this one is the smallest bird in the world. It's Cuban, the bee hummingbird. Yeah, najmniejszy na świecie kolibr, no? Okay, thank you, boss. Teraz mam tu matka, przyleciała, karmi dwoje młodych, dwa kolibry. Niesamowity widok, nie wiem czy na kamerę gdzie to będzie widać, ale dzióbkiem każdego karmi. Rewelacja, zielony koliberek, tak wielkości 3 cm. Rewelacja, idziemy dalej, dzięki. Tu żeśmy wyszli z jaskini, cała grupa wychodzi z jaskini pięknej. I w takich górach, w dżungli, zobaczcie te wodospady. Jesteśmy na wodospadzie, czyściusieńka woda. Po mosteczku, o. O, i po takim mosteczku przechodzimy i tu przechodzimy na takie wodospady. Jak na Filipinach. Pięknie ozonowane powietrze, rozbija się ozon. O, pada deszcz. I tak nasza grupa spędza tutaj. Filmujemy, oglądamy. Yeah. I oglądamy. Przewodnik nasz. Hello, przewodnik. Hello. Nasz przewodnik opowiada. Super. I takie. Escribo en este día para que sepas que de ti yo me acuerdo todavía en otro mundo, viviendo, comiendo, trabajando como un loco y escribiendo. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor.